To ja! Czyli Nozzy Nozzy Goetsyce, witam was wszystkich serdecznie. I muszę przyciszyć ten sound, bo jest głośno. Nie lubię, jak krzyczą mi do ucha. Nie róbcie tego nigdy. Ja też wam nie będę krzyczał. No dobra, ale moment. No tak, dzisiaj gramy sobie w Silverze. Oczywiście kolejny mega pick, który tak naprawdę może was doprowadzić wyżej niż tylko do Golda. Czyli Yorick na topie. Nie wiem, czy uda mi się to jeszcze zrobić tak, jak to robiłem kiedyś, bo dawno nim nie grałem, ale jest to świetny pick. Pamiętajcie, że ma świetny sustain, bo coraz się leczymy i mamy dobry haras, bo możemy gulę wykorzystać i w ogóle jesteśmy wspaniali i jeszcze bardziej wspaniali. Wspanialsi jeszcze jesteśmy. Nieważne. Moi drodzy, przede wszystkim to chciałbym wam podziękować serdecznie za wszystko, za przyrost, za lajki pod filmem, za komentarze. Jezu, wy nie wiecie, jakie to jest przyjemne, jak to się dobrze czyta, jeśli ja wam w ogóle pomogłem, albo poprawiłem dzień, albo w ogóle cokolwiek. Dlatego zawsze robię wam challenge. W sensie, że zostawiamy jakieś tam komentarze, coś tam, nie? Dzisiaj mam dla was inny challenge. Challenge, który tak naprawdę jest oznaką dobroci i może komuś pomóc. Ja w opisie zostawię kanał mojej siostry. Jeśli wy będziecie chcieli go wesprzeć, jeśli będziecie chcieli więcej materiałów do oglądania, bo ona wrzuca swoje, to będę wdzięczny, jeśli zajrzycie na jej kanał. I jeśli wam się spodoba, to zostawicie subkę. Teraz pomyślcie sobie, Boże, on ją wybija! No pewnie, że ją wybija, bo ona jest wspaniała. Ja po prostu sprawiam, żeby ją szybciej ktoś dostrzegł, a nie będzie biedna czekać 30 lat, aż ktoś ją dostrzeże. Rozumiecie, o co chodzi? To ona mnie wspiera we wszystkim, to ja ją też będę wspierał. A że my mamy tu dobrych ludzi, to pewnie wy to zrozumiecie. Dobra, patrzcie jak tutaj się wydarzyło. No normalnie. Normalnie tutaj. Jezu, on się szybciej regeneruje niż ja. To przeraża. Kurde, dobry pik. Chyba zacznę tym grać trochę. Dobra, pierwszy ci poziom szybciej od nas. Ale nie ma Ignite'a, dlatego uciekam w ten sposób. No, ten Gragasik to jednak, widzę, dobra gratka jest. Chyba sobie tym zagram kiedy, bo już nie pierwszy raz widzę, że to jest dosyć silne. Dobra, zróbmy tę gulę i po prostu go poharasujmy. O, nie trafiłem, dobra, nieważne. I tego też nie wziąłem. Nie! Idziemy AFK! A spokojnie, wbijemy któryś tam level i go wreszcie zabijemy, bo tak to działa. Mamy tego Ignite'a, więc to prędzej czy później nastąpi. Ale on ma dobry regen, co? Przez tę pasywkę. Dobry pick, kurde, może tym zacząć grać. No dobra. Na razie ciapciamy łopatą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech ta linia się przesunie. O, rozwijamy pierwsze Q. Bo nas leczy, bo to nasz główny atak. Poszedł zwardować. O Jezu, pingów nie ma tutaj. Dobra, weźmy go z tymi gulami trochę. Może go zabijemy nawet. Teraz czekamy na flesza i pyk. Nie ma go. Także, cóż, no jak go zaznaczycie gulami, ogólnie jak zaznaczycie go z E i gule są żywe, to one się wtedy na niego rzucają, tak skaczą, wiecie, widzieliście to chyba przed chwilą. Jeśli wy go wtedy zamkniecie w więzieniu, jeśli ta postać nie może z niego wyjść, to jest takie kochane. Patrzycie, jakie mu korytko zbudowaliście. No, patrzcie teraz, jakie korytko mu zbudowałem, mam gulę akurat. Jedziemy z nim. Patrzcie, co on sobie zrobił. Nieźle, co? Przyszedł ledwo na linię i już patrzcie, co się stało z nim. Ojej. No dobra, nie powinniśmy paść chyba. Wyjdziemy? Dobra, padniemy. No niestety. No ale dobra, unlucky. Mamy pierwszego killa w teamie. Weźmy sobie tego Shina, zrobimy pierwszy Triforce. Chociaż może nie. Nie. Zrobimy pierwszą tę hydrę zrobimy.
ale kupiłem Shira, żeby mieć ten cały, wiecie, mocniejszy autoatak, żeby to było. Czyli żeby chociaż ten aspekt Triforce z nami był. No bo wiadomo, po Q aplikujemy Shira, dodatkowe 72 bonus physical damage. Bardzo przyjemne, zwłaszcza, że ma cooldown 1,5 sekundy, to możemy to robić co chwila, bo nasz Q ma 5,4, to jest bardzo mało. No po prostu jesteśmy teraz grubasami tutaj. Może nie grubasami, ale jesteśmy pudzianami. Pozdrawiamy pudziana, mam nadzieję, że kiedyś coś nagramy razem. Nie wiem, czy widzieliście taki filmik z pudzianem jest ogólnie. Zaraz wam powiem, bo nie wiem, czy tutaj nie przyjechał do mnie. W każdym razie jest taki filmik, gdzie on pokazuje jakieś tam jakieś rozwiązania treningowe. I to on to nagrywa po angielsku i stara się to wyjaśnić po angielsku dla oczywiście międzynarodowej publiczności. On gra jest na widzie, nie zwróćcie uwagi, mogłem puszować szybciej. Tak. I zgadnijcie, co się teraz stało. Teraz stało się coś takiego, że musiałem wyłączyć audio z pewnego powodu. I teraz słyszycie nagranie, które zostało zrealizowane już po nagraniu całego materiału, czyli ja będę to teraz na bieżąco komentował, ale wy możecie sobie wyobrazić, że ja tam jestem i teraz gram. Wracając do tematu, który wtedy poruszyłem. Poruszyłem temat pudziana. I pudzian w tym filmiku to on tak pięknie komentuje po angielsku. Ale to musicie to obejrzeć, bo ja nawet nie jestem w stanie tego udać. Ale jego angielski był tak cudowny. Naprawdę, to było coś niesamowitego. Wróćmy jednak do gry. Patrzcie, gruby mnie tu harasuje. Napił się. Uderzył beczką. A ja sobie czekam. On nie ma już many. Ja mam praktycznie pełną. HP zaraz zregeneruje, no bo przecież ciągle się leczę. Mamy już 7 poziom. Czyli mamy tą swoją dziewicę, która jest bardzo silna. Każdy ją ignoruje, ona jest bardzo silna. Obijamy sobie z E, czekamy, bo ta fala idzie na naszą stronę i teraz sobie będziemy ciapciać na spokojnie. Na razie nasza drużyna przegrywa, ale naszym zadaniem ogólnie jest robienie presji i puszowanie. My jesteśmy takim zdradliwym pikiem, bo tak naprawdę jak przyjdzie do nas kilka osób, to my jesteśmy w stanie bardzo zabijać. Mamy bardzo dobre narzędzia do zabójstwa, co mam nadzieję zobaczycie później, bo już nie pamiętam, jak to tam poszło dalej, ale wszystko się okaże. Także jeśli ktoś będzie ignorował topa, to możecie być pewni, że otworzycie inhibitor. A jak otworzycie inhibitor, to już jest z górki, ponieważ macie tyle wizji i tyle kontroli mapy, że to jest aż przyjemne dla was. Takie klatkowanie, dobra. Rozwijamy E. Najpierw Q, później E. O, zobaczcie, Gragi tutaj zainicjował. Nie wyszło mi więzienie, ale zobaczcie, jakie to więzienie jest piękne. Ono jest takie ładne. No dobra, tu sobie cofam, bo stwierdziłem, że chyba stać mnie na Tiamat. Nie stać mnie na Tiamat, ponieważ kosztuje 1200. Także tutaj chyba poczekam na ten Tiamat. Zorientowałem się. Teraz jest mi przykro. Tak, kupuję pojedynczo, ale i tak poczekam. No bo to jest silniejsze ode mnie. Także powiem wam, że wiele pików na topie nie będzie wam sprawiać zupełnie problemu. Gragas to jest jeden z tych pików, które jednak są trochę zdradliwe i może troszkę się postawić. Ma duży sustain, ma duże obrażenia, jest dosyć mocny. Najbardziej będą boleć piki zasięgowe z tą różnicą, że po prostu jak zamkniecie ich do więzienia, to już jest porobione. Już jest wszystko załatwione. No chyba, że to piki, które mogą też odskoczyć, to wtedy jest dupa. Ale ze wszystkim można sobie poradzić, bo możecie wybejtować ten skok najpierw. Wszystko zależy od was. Najlepiej jakbyście po prostu byli o krok od przeciwnika i wyobrażali sobie, co on jeszcze może zrobić i co wy musicie wybejtować albo uniknąć. Z tego co pamiętam, to ja tutaj uniknę czegoś w fajny sposób w którymś momencie, ale zobaczymy. Dobra, Kragas jest na midzie, 3 osoby, no to teraz mamy znak, że możemy pushować.
Czekam aż te góle przyjmą trochę agro, robię kolejne. I ciapciamy z dziewicą. Z dziewicą push jest bardzo szybki, jak widzicie. Plus jeszcze co chwilę aktywujemy sobie Q, żeby mieć Shida, żeby mocniej uderzyć. No i już nie ma pierwszego tureta. Oni tam puszowali w kilku środek, ale nie zdążyli tego zrobić szybciej niż my. I ogólnie w 80% gier Jurikiem powinniście brać pierwszy turet. Z reguły jest tak, że wbijacie szósty poziom i na szóstym poziomie jesteście w stanie kogoś zabić. I potem od razu turet. Ja tutaj idę dalej, bo widzę, że nikt do mnie nie idzie. Przyszedł tylko Kha'Zix, to patrzcie, co się dzieje z Kha'Zixem teraz. Zaznaczyłem go z E. I... No i jakoś uszedł z życiem, ale widzicie, jakie to było hardkorowe? Pod turetem wziąłem agro. No ale wiem, ile ma HP, więc zaczynam się leczyć i zostaję. Mam jeszcze potkę, zaczynam ją pić. Używam diamata, co mi ludzie zarzucają, że tego nie robię. I czekam dalej. Zaraz powinien ktoś przyjść kolejny. A ja jestem trochę koki, dlatego zostaję. Patrzcie, ile mam już HP. To jest sustain na tej postaci. O, idzie gruby. Więzienie nie przeszło. E też nie przeszło. To jest bardzo bolesne, bo gdyby to E przeszło, to jednak dużo damage'a by doszło, bo ono zadaje chyba procentowo. No, ale gruby i tak nie jest w stanie sobie z nami poradzić. Tutaj jeszcze próbuję go scharasować, ale się cofnął, więc mogę uciekać. Ale gruby nagle. O, wyczuł w brzuchu, leci, broda się trzęsie. Zamknęliśmy go w korytku, no bo co? Co nas będzie gruby ścigał, jak my nie jesteśmy tak grubi, żeby tak wolno nie biec? No i mamy 1470 golda, więc się cofamy. Na pewno będzie nas stać na coś dobrego. No i kupujemy rękawice. Paradoksalnie kupujemy rękawice, choć nie będzie ona chronić nasze cyce. O Boże, jakie to było słabe, nie potrafię tego dobrze złożyć. Nieważne, mamy rękawice, mamy tutaj Tiamat, mamy Shina. Dużo takich małych dupereli, niby one nie tworzą czegoś spójnego, ale tak naprawdę wzbogacają naszą postać w odpowiedni sposób. Punktacja 6 do 9, ktoś może się teraz podniecić, ale trzeba grać dalej. Podniecenie trzeba odłożyć na bok. Czekajcie skutkę. No i już ciapciamy dalej. Patrzcie, z Tiamatem to jest moment. To jest szybki push. Tutaj sobie nas hitujemy, co się da. I czekamy dalej na jakąś interwencję ze strony przeciwnego teamu, bo tak naprawdę solo jesteśmy w stanie zabić teraz każdego. Nie trafiłem z E. Trochę sobie odchodzę. I teraz patrzę, że jest Herald. Heralda bardzo łatwo się robi. Zwłaszcza będąc Jorikiem, bo jednak ten sustain jest super. Ogólnie będę go robił jak cyc, bo wezmę dużo obrażeń, których mogłem uniknąć. Ale ten sustain robi swoje i po prostu sprawia, że człowiek przestaje myśleć. I po prostu ciapcia. Czasem za bardzo. No ale tak jak widzicie, to ogólnie jest tak, że Herald nie bije zbyt dużo. Po uderzeniu w różowe, kakaowe oko używa specjalnego ataku, który można uniknąć. I tak można go zaciapciać. Nawet supportem można go zrobić. Także to jest bardzo proste i polecam każdemu. A podobno przypominam, że drużyna, która bierze Heralda, wygrywa grę w 80%. Także już wygraliśmy grę. Idziemy sobie puszować. Herald na Yoriku to już jest w ogóle pogrom, bo jak zrobicie Heralda, dziewicę i po prostu pójdziecie razem z tym wszystkim, to jesteście w stanie tak wyremontować im bazę, że masakra, że oni wrócą do tej bazy i powiedzą, co? Co to ma znaczyć? Gdzie jest baza? Była baza, a jest bazar. A wiecie, co będzie się tam sprzedawać na tym bazarze? Ich głowy będziemy sprzedawać, bo jesteśmy w ogóle agresywnymi garbarzami, tak się mówi. Albo dobra, nieważne, będziemy grabiarzami dzisiaj. Tylko, że nie mamy grabek. Ja tu sobie zostałem, bo widzę, że Oriana schodzi i czekam, aż ona tu wejdzie. Ale patrzcie, ona tak dziwnie chodzi, tutaj ewidentnie jest ward. No ale za późno, a nie było warda. Ale patrzcie, ja chcę ją szybko zrobić. Nie udało się, przerzucał się na Kha'Zixa. Udało się i teraz Gragas schodzi ze wszystkim, a ja nie mam nic teoretycznie. Może jakbym tej beczki uniknął teraz, to może bym go zrobił, bo już mi się Q ładowało. Ale padamy.
walka w zasadzie sam na trzech, przy czym dwóch praktycznie porobiliśmy, trzeciego też prawie. Także jest to obraz tego, jaka ta postać jest silna, bo ta postać jest bardzo silna, naprawdę. Jeszcze jak macie jakiegoś dżunglera, który wam w ogóle pomoże, bo z tym więzieniem to naprawdę można kosmosy robić na gankach. To w ogóle, to jest Easy LP. Polecam każdemu, naprawdę. To jest jedna z tych mocniejszych postaci do wbijania elo. Idziemy sobie z powrotem na topa. Pamiętamy, że mamy dalej Heralda. Oczywiście jak ktoś zapomni, to Herald w pewnym momencie świeci na fioletowo. I jak wam tak zaświeci, to od razu pod siebie go kładźcie, żeby go tylko wskrzesić, bo inaczej wam zniknie. Ale starajcie się o nim pamiętać. Bo jednak Herald nie lubi, jak się o nim nie pamięta. Tutaj sobie idziemy, jest fala, to akurat chcemy sobie przyfarmić, żeby jednak te CS-y trzymać jak najwyżej. Nie są one zbyt dobrze zadbane, nie jest ta liczba zbyt wygórowana, ale zrobimy co możemy, tak? Ważne, że presja na topie jest ogromna, monstrualna bym powiedział. Piękne słowa, co? Teraz możecie takiego używać, polecam. No i idziemy na lewą stronę, patrzymy, że ogólnie trzy osoby są w rejonie lewej strony. Kazik gdzieś tu ciapcia, ale przecież tego Reda już nie ma. Także gdzie on ciapcia? Musi przechodzić na prawą stronę powoli, no bo tu już nic do roboty nie ma. Także idziemy sobie na lewo. Fala akurat się przesunęła, chcę ją złapać. No i gruby został. I teraz polujemy na grubego. Mamy 12 poziom, on ma 10, czyli drugiego poziomu ulti nie ma. Zresztą my jesteśmy potężni. Tutaj ładnie wytajmował swojego belly jumpa. Nie wiem jak to się nazywa, ale nazywam obrazowo dosyć. My sobie robimy gule. Ogólnie nasze Q, pamiętajcie, resetuje autoatak, tak jakbyście na susem grali. Ale jeśli są staki i można zrobić gule, no to wtedy się je robi. Patrzcie, zamykam go w więzieniu i to jest taki easy kill, że to jest aż przykre. Widziałem, że zużył brzuszka, to już nawet nie było przebacz. Zwłaszcza, że mamy jeszcze flasha. No i robię sobie Heralda. Boże drogi. W każdym razie, tak jak widzicie, Graga spadł. Nie ma topa, więc możemy teraz pushować. O Jezu, takie bajobongo teraz jest, że to jest masakra. Zobaczcie, jaka armia idzie. Normalnie władca pierdzieli tutaj się robi. Oriana wchodzi prosto w moje W. I teraz właśnie ten flash był taki unikający. Chyba nie zwróćcie uwagę, czy ja coś uniknąłem, czy nie. Wydaje mi się, że coś uniknąłem. No dobra, Oriana prawie padła. I walczymy o życie. Ten nie trafił z Q, my się wyleczyliśmy. Teraz wchodzimy w krzaki, dajemy troszkę... nie dajemy, ale zabijamy, dobra. No i patrzcie, tu schodzi Oriana na 0 HP, no to Kane ma kolejnego killa. Gragi też tu przyszedł, zaznaczamy go z E, żeby te gule chociaż coś tam pomogły. One tam ciapciają do niego. No i triple kill mu wpadł. Za sprawą naszej presji wszystko. I oddają inhibitor, no bo co oni mogą zrobić w tej sytuacji? Co oni mogą innego zrobić? Zobaczcie, jaka ta dziewica jest dzielna. Ona nas jeszcze leczy przy okazji, z tego co pamiętam. No, naprawdę polecam tę postać. Patrzcie, ja tutaj sobie go zaznaczam go. On musi dashować. Gule mu nie odpuszczą, jeszcze go tam złapią za pizzę trochę. No i tyle, patrzcie, inhibitor sobie pada. My tu wracamy, bo widzieliśmy, że podszedł za daleko. Możemy sobie ich ciapciać. Mamy piękny sustain. No patrzcie, to jest po prostu takie łatwe wszystko. Pyk. Przesadziłem tutaj trochę. No ale to już jest praktycznie wygrana gierka, bo w międzyczasie nam idzie to samo zrobili, czyli otworzyli już inhibitor. Stop, bo chyba ktoś przyjechał. Powiem wam tak. Wszystko mnie dzisiaj odciąga od nagrania tego materiału, ale ja się nie poddaję. I teraz mamy trzecie podejście nagrania audio do tego materiału. I co my tutaj robimy? Ja sobie tu wybrałem drogę, którą będę chciał podążać i to był Zizirot Portal, czyli chciałem być trochę bardziej tankowaty i troszkę bardziej pushować. Chociaż w tej sytuacji to tak naprawdę już nie jest takie super z tego względu, że i tak pół bazy jest otwarte, a im mocniej bym bił, tym bardziej bym pushował i jednocześnie byłbym lepszy w walkach. Zwłaszcza, że mam bardzo dużą przewagę. Tutaj zadrwiłem z Gragasa.
bo to jedna z tych osób, które proszą was, żebyście to skończyli, ale broni się z całej siły, żebyście tego nie zrobili. Jak taka kobieta. No dobra, tutaj widzicie, Morgana sobie łapie double killa. A my, zamiast iść środkiem i to skończyć dosyć szybko, to szukamy tych killi. O, znaleźliśmy blue, to jeszcze ciapciamy tą łopatą tam z całej siły. Obracamy szpadel. Odgarniamy gruz. Dobra. Złapaliśmy. Idziemy sobie puszować linię. Zamiast pójść z teamkiem środkiem skończyć, to my stwierdziliśmy, a nie. Weźmiemy wszystko, co się tylko da. Pokażemy im, że można tę grę przedłużać, kiedy tylko Gragas napisał Endit. Chcemy mu dać nauczkę. I tak też będzie. Także twardo. Jinx tutaj nam pomaga. Zabieramy ostatni turecik. Zabieramy ostatni inhibitor. I idziemy się ciapciać. Chociaż tu już jest wszystko przesadzone. No, nie trafiłem niczym, ale zobaczcie, jak on spłynął. No, Jinx już też ma chyba trochę damage'a. Zaznaczyłem Luciana. Lucian tam walczy o życie. Podpaliłem go jeszcze, ale to było za mało. No i kończymy tę grę. Tak to wygląda. Polecam ten pik. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Piszcie mi w ogóle komentarze. Kocham was i sprawdźcie ten kanał Julki. Będzie mi bardzo miło. Bye, bye.